San Juan, które w swojej drugiej edycji w wielu krajach zostało wydane jako Puerto Rico Gra Karciana, to tytuł, którego byłem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to chyba jedna z pierwszych prób przeniesienia sporej gry planszowej na same karty, w tym przypadku mówię oczywiście o Puerto Rico, ale jest to też tytuł, który jest protoplastą Race for the Galaxy. Ale o podobieństwach do tych gier opowiem później. W małym pudełku znajdziemy bardzo szczegółową instrukcję, w której większość stron zajmują opisy działania budynków z gry, no i oczywiście sporą talią kart. Naszym celem jest rozwijanie swojej plantacji poprzez budowanie budynków, które na koniec gry dadzą nam punkty. Niektóre z kart nie mają konkretnej wartości punktowej, ale dadzą graczowi punkty za inne budynki, które ma u siebie zbudowane. Rodzajów kart i budynków jest sporo, szczególnie że w pudełku zawarty jest od razu dodatek z nowymi budowlami. Przede wszystkim budynki możemy podzielić na miejskie, mające specjalne właściwości, i produkcyjne, które w czasie rozgrywki wyprodukują nam dobra, które będzie można sprzedawać za karty. To daje nam nie tylko przypływ nowych budynków i możliwości, ale też przypływ gotówki, bo za zbudowanie budynku należy zapłacić kartami z ręki. Cała gra opiera się więc na balansowaniu i wyborach, co chcemy zbudować, a co poświęcić z ręki jako walutę. I to jest pierwsza podstawa mechaniki gry. Drugą, podobnie jak w planszowym pierwowzorze, są karty rule czy faz. Jest ich 5, wykładamy je na początku gry. Gracze rozpoczynają grę z 4 kartami na ręku i jednym budynkiem produkującym indygo. Następnie, zaczynając od gracza startowego posiadającego taką kartę gubernatora, wybierają po kolei fazę, którą chcą rozegrać. I każdy z graczy przy stole będzie mógł wykonać tę akcję, ale gracz, który ją wybrał, otrzyma jakiś bonus. Na przykład, budowniczy pozwala wybudować jeden budynek z ręki, płacąc właśnie kartami, ale osoba, która wybrała budowniczego, zapłaci jedną kartę mniej. Nadzorca spowoduje, że po jednym budynku produkcyjnym każdego z graczy wyprodukuje dobro, czyli kartę, którą kładziemy na wybranym budynku, ale osoba wybierająca nadzorcą wyprodukuje 2 dobra. Kupiec pozwoli sprzedać jedno dobro za ceną wskazaną na wylosowanej karcie. Walutą są oczywiście nowe karty pociągnięte z talii, ale jako bonus dla osoby wybierającej jest możliwość sprzedania dodatkowego dobra, czyli otrzymania więcej kart. Burmistrz pozwala dociągnąć nową kartę, a bonusem jest wybieranie karty z większej puli, a poszukiwacz wyrusza na samotną wyprawę i daje jedną kartę osobie wybierającej, a reszta graczy może patrzeć tęsknym wzrokiem za odchodzącym poszukiwaczem. Znaczy, nic nie dostają. Budynki, które wystawiamy w czasie gry, nie tylko dają nam punkty, ale wzmacniają działanie pewnych faz. Na przykład mały targ daje jedną dodatkową kartę przy sprzedaży przynajmniej 2 dóbr. Małych i większych kombosów z kart jest tutaj całkiem sporo i to na nich opiera się budowanie strategii w Puerto Rico grze karcianej. Zresztą to jest właśnie to, co przyciągnęło mnie do Race for the Galaxy. Tyle, że w tej kosmicznej karciance różnorodnych kart jest dużo więcej, przez co jest więcej kombosów i są one silniejsze. Karty faz wybiera się jednocześnie, a nie po kolei jak tutaj, przez co race jest szybszy i dużo bardziej dynamiczny. I bardzo mnie to cieszy, bo okazuje się, że to wolniejsze tempo w karcianym Puerto Rico sprzyja większej interakcji. Sporo czasu spędziłem nad stołem, zastanawiając się, co wybrać, aby jak najmniej pomóc przeciwnikom. Budowanie kombosów i ciągła rozkmina, co odrzucić jako zapłatę, jest bardzo przyjemne i daje sporo satysfakcji, nawet jeżeli kombinacje kart nie są jakieś bardzo potężne. Puerto Rico Gra Karciana posiada wszystkie elementy gry planszowej, które może już znacie. Fazy, podobnie działające budynki, sprzedaż dóbr, ale mimo to nie jest to przeniesienie gry z 1:1. Dlatego zarówno gra planszowa, jak i karciana będą stały obok siebie na półce i nie planują się pozbyć na razie żadnej z tych pozycji. Karciane Puerto Rico nie jest też zagrożone przez posiadanego przeze mnie rejsa z wieloma dodatkami, chociaż właśnie tego bardzo się obawiałem, że nowe wydanie San Juan będzie po prostu dużo słabszą wersją mojego ulubionego rejsa. Ale jak się okazało, inne tempo gry i inny sposób wybierania faz powodują, że moje odczucie z gry są znacząco inne, chociaż satysfakcja i przyjemność z rozegranej partii bardzo podobna. Jedno, czego bym się przyczepił, to oprawa graficzna. Nie jest zła, ale z chęcią ujrzałbym tę grę z lepszymi rysunkami. Te obecne są w porządku, ale wszystko wpada w takie beżowo-brązowe tony. Innym usprawnieniem mogłyby być ikony na kartach budynków, wskazujące, w której fazie one działają. Wprawdzie przed sobą będziemy mieć maksymalnie 12 kart, bo wtedy gra się kończy, więc łatwo ogarnąć wzrokiem, co się mniej więcej dzieje na naszej plantacji, ale już trudniej zapuścić żurawia do innych graczy, żeby sprawdzić, co się dzieje u nich. Trochę szkoda, że przy drugiej edycji nie chciano zrobić mocniejszego odświeżenia gry, ale nawet bez tego Puerto Rico Gra Karciana to znakomity tytuł, który polecam wszystkim fanom gry planszowej i dobrych karcianek w ogólności. Mam na imię Marcin, a to było parę minut z Puerto Rico grą karcianą. Grę do recenzji przekazało wydawnictwo Lacerta. Dziękuję.